Tadeusz Rydzyk doigrał się. Ma poważne kłopoty, musi oddać fortunę. Ojciec Rydzyk już niebawem może mieć duże kłopoty. Firma, która jest głównym wykonawcą Muzeum Pamięci i Tożsamość im. ŚW. Jana Pawła II zarządzanym przez Fundację Lux Veritatis Redemptoristy poinformowała o odstąpieniu od umowy. Spółka domaga się od Rydzyka ogromnej kwoty z tytułu całości przysługującego spółce wynagrodzenia. Tadeusz Rydzyk może mieć kłopoty. Ostatnie miesiące z całą pewnością nie należą do najlepszych dla ojca Rydzyka. Po utracie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość redemptorysta z całą pewnością nie będzie już tak wspierany przez władzę, jak za czasów poprzednich rządów. Duchowny otrzymał m.in. 200 milionów złotych dla swojej fundacji Lux Veritatis, z których powstać miało Muzeum Pamięci i Tożsamość im. ŚW. Jana Pawła II. Teraz pojawiają się kłopoty. Pierwotnie obiekt miał zostać oddany do użytku 19 października ubiegłego roku. Tego dnia odbył się uroczysty koncert, w którym uczestniczyli m.in. czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy jak Piotr Gliński czy Zbigniew Ziobro. Mimo hucznych zapowiedzi muzeum wciąż pozostaje jednak zamknięte. Firma domaga się ogromnych pieniędzy od Fundacji Rydzyka. Tadeusz Rydzyk w związku ze sprawą muzeum imienia Jana Pawła II może mieć duże problemy. Jak się okazuje, główny wykonawca inwestycji, firma Rafaco, odstępuje od umowy na budowę obiektu i domaga się zapłaty ogromnej kwoty. Rafaco odstępuje od umowy na budowę Muzeum Pamięci i Tożsamość im. ŚW. Jana Pawła II, którym zarządza Fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka i żąda zapłaty prawie 25,5 miliona złotych z tytułu całości przysługującego spółce wynagrodzenia z umowy, czytamy w oświadczeniu wykonawcy. Zarząd spółki analizuje podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby związane z inwestycją, dodano. Kłopoty Rydzyka. Spółka wydała oświadczenie, domaga się pieniędzy. Jako główny powód swojego działania firma Rafaco podaje całkowity brak współdziałania, a wręcz utrudnianie przez inwestora wykonania umowy oraz ugody. Zarząd spółki Rafaco wypowiedział Muzeum Pamięci i Tożsamość im. ŚW. Jana Pawła II, które prowadzi Fundację Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka umowę na budowę obiektu oraz ugodę na usunięcie usterek. Spółka żąda zapłaty prawie 25,5 miliona złotych za dokończenie budowy i waloryzację. Spółka Rafaco składa skargę na muzeum do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, domagając się udostępnienia dokumentu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych. W opinii zarządu Rafaco odmowa udostępnienia Rafaco wyników prac zewnętrznej firmy poddaje co najmniej w wątpliwość, czy spółka nie została wprowadzona przez muzeum celowo w błąd, co do wysokości kwoty waloryzacyjnej należnej Rafaco, która realizowała budowę obiektu, czytamy w oświadczeniu spółki.